Zamysłem, który towarzyszył nam przy tworzeniu wystawy Chopin Salon Romantyczny, była chęć przeniesienia Państwa do XIX-wiecznego salonu, w którym obowiązkowo musiał znajdować się instrument. Instrument taki jak ten fortepian firmy Erard, który Państwo widzą. Chopin najchętniej występował, grywał na fortepianach Erarda i fortepianach Pleyela. Korzystał z nich zarówno podczas swoich występów, jak i podczas procesu twórczego. W życiu Fryderyka Chopina bardzo ważną rolę odgrywały kobiety. Było ich wiele. Z miejsca, w którym stoję, widzą Państwo dwie spośród nich. Jest to księżna Marcelina z Radziwiłłów-Czartoryska. To jest jej piękny biust. I powtórnie przedstawiona na portrecie przez Jana Matejkę. Oddziela ją od portretu Delfiny z Komarów Potockiej profil Fryderyka Chopina, pochodzący z pracowni Franza Xawera Winterhaltera, jednego z ulubionych malarzy kompozytora. Tuż obok, bolerko od sukni należącej do George Sand, wieloletniej przyjaciółki Fryderyka Chopina, które jest własnością Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. Kolejna scena, jakże smutna, wręcz tragiczna w swoim wyrazie, to scena śmierci Fryderyka Chopina. Jego samego widzą Państwo na łożu śmierci, a obok niego, przy klawiaturze, postać cała w bieli, to jest Delfina z Komarów Potocka, o której mówiłam nieco wcześniej. Scena ta została utrwalona na płótnie przez Feliksa Josefa Bariasa. Oprócz tego obrazu mogą Państwo w tej części wystawy zobaczyć także odlew ręki kompozytora oraz zaproszenie na uroczystości pogrzebowe, które odbyły się w kościele świętej Magdaleny w Paryżu. Obiekty te przedziela kolejny portret Fryderyka Chopina, tym razem pędzla jego wieloletniego przyjaciela, bardzo bliskiego towarzysza życia, Teofila Kwiatkowskiego. Na wystawie Chopin Salon Romantyczny prezentujemy także wiele rękopisów. Należą do nich zarówno listy pisane do rodziny, do najbliższych, do przyjaciół, a także manuskrypty, rękopisy muzyczne. Na przykład ta sama Barcarola, jedna w formie rękopisu edycyjnego, przeznaczonego już dla wydawcy, a druga jako egzemplarz przedstawiający Państwu proces twórczy. Cennymi obiektami są też i listy, i autografy muzyczne pozyskane z Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, które przez kilkadziesiąt lat nie były nigdzie publicznie pokazywane. Warto pamiętać, że całe życie Fryderyka Chopina od dzieciństwa aż do momentu śmierci toczyło się w salonach, zarówno w Polsce porozbiorowej, jak i na emigracji. Wystawa pokazuje Państwu trzy obrazy, które przedstawiają wyimaginowane, fikcyjne sceny z udziałem kompozytora. Autorem jednej z nich jest Henryk Siemiradzki. Przedstawia ona Chopina grającego w salonie dla Antoniego Radziwiłła w 1829 roku.
druga scena autorstwa Orzena Louis Lamiego przedstawia Georges Sand, Alfreda de Musset i Orzena de la Croix. Trzecia scena przedstawia bal u książąt czartoryskich, organizowany, bal charytatywny, organizowany każdego roku w hotelu Lambert. Proszę jednak nie sądzić, że to już wszystkie obiekty, które mogą Państwo oglądać na naszej wystawie.